Ja bez żadnych uzgodnień, proszę Państwa, muszę się spontanicznie chwycić ten mikrofon, żeby zwrócić uwagę. Zwracam się tutaj przede wszystkim do prezesa nad prezesy Andrzeja Bartkowskiego i jego znakomitej żony i do Państwa. 40. Forum Humanum. Ja jestem tutaj w zasadzie od początku. Przyglądam się temu, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. To są niemożliwe rzeczy. Czarowna sztuka. Ale przecież tutaj są opery, balety. Tutaj są takie... Baleciki. A nie mówię o tych żółtych, niebieskich, tylko o tych prawdziwych, gruzińskich, polskich, zagranicznych. No różne tu postacie przyjeżdżają. Są jubileusze mistrzów Bernarda Ładysza, Krzysztofa Pendereckiego. Są imieniny, urodziny wodzów naszych, Wałęsy. Proszę Państwa, ja się pytam, gdzie jest druga taka scena? I wy się zastanówcie nad tym. I przede wszystkim tutaj się rozgrywa tak zwana sztuka, ale nie dla komercji, tylko jest to sztuka dla sztuki. Gdzie jest taka druga scena? Ja czuję się bardzo zaszczycony. Jest mi bardzo przyjemnie i czuję się bardzo zaszczycony, że mogłem zaplątać się między tymi barytonami i basami. Wprawdzie nie w tej konkurencji. Ja zapomniałem powiedzieć, że ja tutaj nie występowałem dzisiaj jako wykonawca, tylko jako autor, bo nie tylko tę swoją piosenkę, którą śpiewałem, do niej napisałem tekst, ale również i muzykę do tej piosenki. Zbyt długo byłaś Polsko na wagarach. Ale to nieważne. Spójrzcie Państwo, jaka jest plejada artystów. I tutaj się znaleźć, to jest naprawdę wielka przyjemność. I ja w każdym razie w swoim imieniu, mam nadzieję, że wszystkich pozostałych artystów i wiecznych gości, którzy tu w tym przybytku często przybywają, chciałem naprawdę złożyć serdeczne i gratulacje, i podziękowania tej oto parze i naszemu wodzowi Andrzejowi Bartkowskiemu. Dziękuję pięknie. Niech tworzy się tu sztuka, niech żyją Forum Humanum. To jest dla Andrzeja Kulewicza podziękowanie, ale w ogóle, Grzesiu, ile jesteśmy ci winni za to przemówienie? No, podliczymy się. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni, że do nas przychodzą też artyści, weterani ze Skolimowa i kiedy możemy, przywozimy nawet często, a teraz nie wchodząc na scenę, ale chcieli dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni panowie dyrektorzy, proszę przyjąć od artystów seniorów, Domu Artystów Seniorów ze Skolimowa, jak najserdeczniejsze gratulacje. I dziękujemy z całego serca, że panowie pamiętacie o nas. Dawniej my bawiliśmy ludzi, teraz my podziwiamy pięknych, młodych i zdrowych na szczęście artystów, a panom życzymy, żeby panowie o nas pamiętali, bo to nam sprawia wielką, wielką przyjemność. Życzymy państwu dużo, dużo zdrowia, sił i zapału do dalszej pracy. Wielkie dzięki od Skolimowa. To są naprawdę budujące słowa. O Jezus Maria, doprawiają mi takich skrzydeł, że nie wiem. Szanuję wszystkich artystów, kocham ich naprawdę. Kochamy artystów i kochamy sztukę. Dziękujemy wam. I starzy artyści, i średni, i młodzi. Wszystkich was kochamy, bo dzięki wam mamy piękne, wspaniałe życie. Pełne wzruszeń. Szanowni Państwo, w ciągu tych 7 lat powstały nie tylko nowe piosenki, nowe wiersze, ale też powstały z inspiracji Forum Humanum Mazurkas nowe obrazy. I na dzisiejsze jubileuszowe wydarzenie troje artystów przygotowało kilka prac związanych z ich jubileuszem. Czy jest tutaj na sali Beata Musiał-Tomaszewska? Czy już wyszła?
No dobrze. Pokazujemy pracę. To jest praca Beaty Musiał-Tomaszewskiej, widocznie już wyszła na 40-lecie. Chciałam przypomnieć, że pan Andrzej Bartkowski jest bykiem. I dlatego to jest taki pomysł. Uważam, że świetna praca, prawda? Bardzo dobra. Teraz Paula Kopestyńska już po raz drugi przygotowała pracę dla prezesu. Ja w ten piękny letni wieczór w Ożarowie chciałabym wręczyć dla dwóch Andrzejków, dla dwóch prezesów, dla Andiego Bartkowskiego humorystyczny rysunek. Pozdrawiam prezesa SPAK-u Witolda Mysyrowicza, mojego prezesa, i Andrego Hulewicza. Proszę bardzo. A tym trzecim artystą jest Robert Dąbrowski, karykaturzysta, rysownik satyryczny, który również przygotował piękny, ciekawy rysunek z postaciami naszych prezesów. I tu jest tak Art Business, Forum Humanum Mazurkas, no wszystko jest, co potrzeba. Panowie Andrzeje, tylko jeszcze tak myślę, że skoro w ciągu tych 40 forów humanów powstało tyle nowych piosenek, nowych tekstów, nowych wierszy i specjalnie dla forum malowanych obrazów, to dobrze by to było wydać w formie książki. W formie książki, a może nawet ja mam inny jeszcze pomysł, ponieważ hotel idzie coraz gorzej, zrobimy tu muzeum. Dziękuję bardzo serdecznie. Tu na tym obrazie widzę wszystkie możliwe symbole artystyczne. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za Państwa obecność tutaj i artystów, i widzów, bo jeśli to widzów interesuje, to jest największa nasza satysfakcja. A ja chciałbym Państwa zaprosić teraz w imieniu Andrzeja i swoim na tort, który jest tutaj wyeksponowany, ale zaraz będzie w holu i wino starczy nam do rana. Także bardzo serdecznie zapraszam i zapraszam 27 lipca na piękny koncert. Będą to polonijne zespoły, tak jak już powiedziałem, z Brazylii, Stanów Zjednoczonych i Polski. I będziemy naprawdę mieli wielką dawkę sztuki tej, która jest w naszych żyłach. Ten folklor, który jest uprawiany przez 7 czy 8 pokolenie w Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych. La photo de famille, zdjęcie rodzinne, bardzo proszę, jeśli możecie zrobić, to ja już tu usuwam i proszę bardzo. A Państwa zapraszam do holu na... Bym poprosił wszystkich uczestników na tort i wino. Proszę nie patrzeć na to, że już jest późno. To co, że późno? Jezus Maria, jutro znowu będzie wcześnie. Nie tylko artystów, ale i techników. Wszyscy, którzy tutaj pomagali na scenę. Zrobimy sobie zbiorowe zdjęcie. No właśnie, Andrzejku, gdzie jesteś? Chodź nas do zdjęcia, proszę bardzo. Panów fotografów prosimy o takie zdjęcie, żeby wszystkich było widać, a my się ścieśniamy trochę. Poczekamy na pana Andrzeja, aż się pojawi. O, gwiazda nasza centralna, proszę bardzo, dba o kadr. Taką już ma organizmu strukturę, wciąż młody. Prosimy pana Pawła Oświetleniowca, żeby też pojawił się. Nieraz klapa mu przytrzasła, te paluszki, co potrafią tak grać. Koleżanki, odsłońcie, bo tam jest kamera. Uwaga! Słuchajcie, wszyscy, robi nam ktoś zdjęcie, fotograf jest? Gdzie? Nieraz za się zaciął pedał. Ale obejmuje pan wszystkich? No jak, dopiero przychodzi. Uwaga, czekamy na fotografa i jak nam da komendę, to powiemy cheese. Uwaga, uwaga, patrzymy przed siebie, panie prezesie. Cheese! Mazurkas! Wow! 40 lat! Minęło. Dziękujemy bardzo gwiazdom. Dziękujemy. Grał za wiele
mówi. A talent miał, wciąż grał i grał. Andrzeju, gratulacje, że wytrzymałeś to tempo, tę temperaturę. Trzymaj rączkę. Trzymaj. Dziękuję ci bardzo, Andrzeju. Dobra. Polska obracał w ruinę. Nieraz klapa mu przytrzasła. Ty paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma. Panie Andrzeju, tak koło Andrzeja, dwóch Andrzejów, jak na żywo emocje po 40. koncercie? Proszę bardzo. Wzruszyłeś się? Ja jestem pewien, czy ja nie zasłużyłem. Zasłużyłeś, zasłużyłeś. Ale cieszę się, że mogłem brać udział w tak uroczystości. Tak. Panie Andrzeju, a kto był podporą tego koncertu? No, Tłączyński, ty byłeś niestety, no. Słyszałem, że specjalnie ze szpitala cię wypisali, żebyś tu zdążył tak, na scenę, no. Tak. No właśnie. O, może jakieś symboliczne winko z prezesem? Nie możesz? Jeszcze nie, potem. Dziękuję bardzo. Powiedzieli w szpitalu, pracować możesz, tylko nie możesz jeździć. Jasiu, ja jestem tak spocony, że nie teraz. Dobra, koniec. Zanim to my wszystkie damy, ach, Włączyński kulturą nas karmi. Nieraz klapa mu przytrzasła. Paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma trwać. Nieraz mu się zaciął pedał, ale mu klawisz opłacił słów słonia. On lądował wciąż jak debia. Włączyński to jest, Włączyński to jest, Włączyński to jest symfonia. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. Dziękujemy. Ja wiem, że było długo, ale chyba było warto. Dziękujemy bardzo. Trwa i wieczyście trwa,
I znów z uśmiechem wierzę, twoich słów chmarzę, łudzę się, że szczerze kochasz ją. Słowa są jak opił, odurzasz mnie w tym dziwnym śnie słowami wonnymi jak opił. I modlę się, niech wiecznie trwa pieszczota ust jak opium, aż twoja miłość obłędna i zła zatruje mnie jak opium.